Hej, hej! Witam wszystkich w kolejnym odcinku z The Elder Scrolls 5 Skyrim i ewidentnie po wstaniu długie włosy nie wyglądają najlepiej, bo każdy stoi w inną stronę. No, mniejsza. Lecimy, słuchajcie, do Białej Granic, z tego co pamiętam, żeby ich przekonać, tutaj przekabacić trochę na stronę cesarstwa. Wiecie, o co chodzi. Taki jestem trochę posłaniec, taki trochę zabójca, hitman? A, mniejsza. Przynieś, podaj, pozamiataj. Jakby to można było powiedzieć, nie? Ataki wyprowadzone, kiedy się skradasz i przeciwnik się nie widzi, zadają dodatkowe obrażenia. No tak, to fakt. Właśnie dawno nie atakowaliśmy z ukrycia, ale kurczę, to poderżnięcie gardła nie zawsze wchodzi, jednak jak przeciwnik jest dosyć mocny, to jak ja go zaatakuję z ukrycia i on się odwróci, to już jesteśmy spaleni, nie? A tak to jak na przykład strzelam z łuku, to mogę przez długi czas być jeszcze niewykrywalny. Zanim ktoś do mnie nie podejdzie, nawet mogę uciekać, on może mnie nie zauważyć. Taka dziwna mechanika. No nic. Dobra, lecimy dalej. Ten ogień jest taki hipnotyzujący. Hypnotizing. Hop. Hop. Dzień dobry. Niech bogowie czuwają nad tobą podczas bitew. On jest taki trochę wygięty, nie? Jakby był jakiś taki... Zapewne będzie chciał urządzić w moim zamku garnizon. Ile razy mam mu odmawiać? No, wyduś to z siebie! Rozumiem. Przekaż papiery mojemu zarządcy. Nie wygłupiaj się. Proventus jest moimi oczami. Dajże ten list. Zakładam, że go dostanę. Będę mógł z nim zrobić, co zechcę. To dobrze. Interesujące doniesienia. Proventusie, co o tym sądzisz? Gdyby Ulfric zaatakował Białą Grań... Jak przy wszystkim potrzebna jest rozwaga. Zaczekajmy i zobaczmy, co się stanie. Ofiara czeka. Zgadzam się z Irilet. Czas zacząć. Jaka ofiara? Chcesz iść do Wichrowego Tronu? Proventusie, nie jestem głupcem. Czas wyzwać Ulfrica, by stanął przede mną jak mężczyzna. Albo wyjawił swoje zamiary. Nic takiego nie zrobi. Nie cackał się z Torykiem. Toryk? On po prostu podszedł do tego chłopca i go zamordował. Ten chłopiec był... najwyższym królem Skyrim. Nie jestem najwyższym królem, ale nie jestem też chłopcem. Jeżeli Ulfric chce rzucić mi wyzwanie wedle starej tradycji, to niech to zrobi. Choć podejrzewam, że posłuży się swoimi gromowładnymi. Prawda, dowiódł już swojej własnej siły. Teraz chce dowieść siły swej armii. Mogę cię przekonać do rozważenia prośby generała Tulliusa? Skoro i tak chcesz urazić jarla Ulfrica. To Ulfric znieważył, ale Proventus ma rację. Ulfric jasno pokazał swe intencje. Według niego odrzucenie jego roszczeń oznacza poparcie cesarstwa. Czy źle byłoby, jeśli zamiast twoich ludzi zginęłoby kilku legionistów? Wygląda mi to na tchórzostwo. No oj tam, nie, to ja rozumiem. Konkordatu bieli i złota też było tchórzliwe? No właśnie. Znowu to? To było coś innego. Czy miałem możliwość sprzeciwienia się warunkom traktatu? Nie! Nikt nie pytał jarlów. Stawiano nas przed faktami dokonanymi i musieliśmy się z tym pogodzić. Skrzynie złota raczej nie bolały. Cholera jasna, tu nie chodzi o złoto! Czas na decyzję. Panie, zaczekaj. Zobaczmy, czy Ulfric mówi poważnie. A. On mówi poważnie, ale ja też. Wreszcie. Ty tam! Mam wiadomość dla naszego przyjaciela, szanownego jarla Wichrowego Tronu. Czyli znowu będę robił za kuriera. Ulfricowi Gromowładnemu. Okej. Mężczyźni, którzy się rozumieją, nie muszą strzępić języka. Raptem kilka prostych prawd kryje się za gestem wręczenia innemu mężczyźnie własnego topora. Ulfric zrozumie, o co mi chodzi. Okej.
Dobrze. Niestety się, kurde, gra w ogóle zminimalizowała i mi się skraszowało nagranie, jak ten, jak przed chwilą było takie cięcie, bo nie wiem dlaczego, jak się ta gra... W ogóle gry Bethesdy mają to do siebie, że nie lubią być minimalizowane. Nie mam zielonego pojęcia, czy ze względu na to, że one działają praktycznie od lat na tym samym silniku i po prostu ten silnik coś nie ogarnia takiego minimalizowania, czy co. No minimalizowanie czasami, kurde, wiecie, no to jest taka podstawa, ktoś sobie gra tak na lajcie, na chillku, a tutaj później, kurde, przyjdzie mu zminimalizować i już nie może wrócić do gry. No masakra jakaś. No dobra. W takim razie dostarczmy wiadomość, jak już jesteśmy tym kurierem, kurde, królewskim, jarlowskim, tanowskim, to dokończmy to. Dokończmy to dzieło. Dzień dobry. Nie ma jedzenia. Nie ma jedzenia. Jeszcze przejrzymy. Winter is coming. Tak, byle szybko, bo jestem zajęty. Czyżby? Zastanawiałem się, kiedy przejrzy na oczy. O, co to takiego? Aha. Trzeba mieć odwagę, żeby przynieść taką wiadomość. Szkoda, że stoisz po niewłaściwej stronie. Możesz zwrócić ten topór temu, kto go przysłał, i powiedz mu, żeby się przygotował na przyjęcie gości. Spodziewam się, że w najbliższej przyszłości Biała Grań będzie miała sporo do zaoferowania w kwestii rozrywki. Okej. Pokazałem ludowi, że kiedy jarlowie spijają cesarskie mleko, to stajemy się słabi. Muszę im teraz wskazać ścieżkę, która poprowadzi nas z powrotem do potęgi. Bez poświęcenia nie ma postępu, bez pracy nie ma kołaczy. Musimy zmieść cesarstwo i jarlów, którzy je popierają. Lud się tego domaga, ja się tego domagam. Prędzej niż myślisz. Co według ciebie mam zrobić? Ja bym powiedział to, jak to mówi kolega mój ze Śląska. Dupsto i się śmiej. Tak właśnie mówi. I faktycznie to jest chyba rozwiązanie tego problemu. Ale przyjdzie nam go rozwiązać w troszeczkę inny sposób, prawdopodobnie w siłowy. Niestety, tutaj panowie się raczej nie dogadają między sobą. Ale tak od jednego zamku pałacu do drugiego pałacu. Jeden pałac, drugi pałac, jeden pałac, drugi pałac. I tak cały czas pałace, 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 pałace. Dlaczego ja smoczę dzieci na gość, który uratował? Wy sobie siedzicie na tronie, a ja, kurde, zapierdzielam. No, powaliło was. Pierwszy. Wracasz z moim toporem. Wiedziałem, że tak odpowie. Gdy tylko cię pożegnałem. Wysłałem wiadomość do generała Tulliusa, który był na tyle uprzejmy, by użyczyć nam oddział wojska i legata Cypiusa. Cypiusa, ty jesteś Cypius? Niech spróbuje przebić się przez nasze połączone wojska. Odsyłam cię z powrotem do Legionu. Przydasz się legatowi Cypiusowi. Bogowie niech mają nas w opiece. Niech mają! Niech mają! Czy ja coś chcę jeszcze od nich? Prawdopodobnie nie, ale... Całe miasto na głowie. Wait, trzeba by było jeszcze sobie... Mamy tu pokaźne siły gromowładnych. Idź na linię frontu. Nadeszła chwila prawdy. Musimy utrzymać miasto. Do walki! Biegnę! Kobiety, dzieci, chować się w schronach! Zaraz, ja jestem kobietą, powinienem się schować w schronie. Ok. Ale legat Rikke, być może, kurde, będzie walczyła tutaj w tej wojnie o Białą Grań. Niech zgadnie, teraz będzie muzyczka. Turdun, tun, turdun, tun. Oj, zaraz. To wygląda mi jak... To mi wygląda jak gromowładny, kurde. Dobra, zobaczymy, czy mój domek jest w ogóle... możliwe do wejścia, bo ja potrzebowałbym zostawić parę rzeczy. Coś tutaj, kurde, nieźle sobie
Zieje ogniem. Halo, halo, wietrzny domek. Ja do wietrznego domku sobie pójdę zostawić parę rzeczy. Ewentualnie się przespać, poczekać aż to umilknie i później wyjść. Zmienię twarz. Jakby chcieli mnie kiedyś, kurde, do więzienia posłać za to, że im tutaj jakieś tam robiłem rzeczy nie teges. Dobra. Parę rzeczy sobie takich odstawimy, typu sztabka rtęci. Jakimi narzędzie do balsamowania? Podniosłem chyba tak przez przypadek. Mięso Horkera to nie. Tutaj mam parę tych, kurde, miksturek, które nam są niepotrzebne totalnie. I no, zabierają nam jednak troszeczkę tego plecaku. Zwłaszcza te takie w dużej ilości. Tylko, kurde, jak od czterech już nawet powinno być możliwość zrzucenia kilku naraz. A nie jakieś tam... dobra, wagowo. Szklana zbroja, mam ją na sobie. A nie, szklanej zbroi nie mam na sobie, ale... ale muszę ją mieć zaraz. Dobra, coś jeszcze to, jeżeli chodzi o ciężkie rzeczy? Nie. A dlatego, dlaczego jesteśmy nadal tak przeciw... A... topory, buławy. Inne takie, takie. Proszę bardzo. Krasnoludzki łuk, kostury. Elfi sztylet, krasnoludzki sztylet, żelazny sztylet. What the hell, skąd ja go wziąłem? Dobra, niech będzie tyle. Niech będzie tyle. Jeszcze potrzebowałbym sobie zmienić tą, moją zbroję. Szklana zbroja jest. I teraz możemy walczyć. Jesteśmy odciążeni. Nasze strzały będą latać jak tylko. Czy to jest... Ej, dlaczego ly... Możecie mi powiedzieć, co tu się dzieje? Możecie mi powiedzieć, co tu się dzieje? Dlaczego Lydia się bije z tym typem? Maurice. Chyba dziwne. Dziwne! Lydia, co ty zrobiłaś? Jeżeli on mi cię zabije, to w sumie nie będę miał większych skrupułów, bo sobie wezmę kogoś innego. Ale jednak. Dobra, linia frontu. Where is linia frontu? Rikke, wiedziałem, że jest. Rebelianci często zapominają, że to właśnie... Dziś damy do myślenia Ulfrikowi Gromowładnemu i popierającym go zbuntowanym jarlom. Dokładnie! Zważcie, że to, co dziś robimy, czynimy dla Skyrim i jego ludu. Powstrzymując ten bunt niczym zarazę, doprowadzimy do ponownego zjednoczenia kraju. Przygotować się! Za mną! Do walki! Do walki! Broń, barykad. Dobra. Przed kim? Tam jest mój konik! My horse is amazing! Dawaj, koniu! Kurde, koń tam ostro bije. Ła! Łaka, łaka, No, dawaj, 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 cienisty. Mamy to! Dobrze, tylko wystarczy dobić. To ja dobiję. Okej, okay, mamy... pozostało 93%. A zaraz, a jak ja bym sobie przyzwał... Czekajcie... magia... krzyki... I teraz tak... Gdzie jest gość, którego ja mogę sobie przy... Po pierwsze mogę przyzwać chyba tutaj takiego typa jakiegoś... Nie, nie stąd... stąd... Widmowy zabójca, proszę bardzo... Tego sobie przyzwę, a z krzyku przyzwę sobie wezwanie burzy, nie, spowolnienie czasu. Który to był? Lodowa eteryczność, czyste niebiosa. Osłabienie ekspansji i moc życiową przeciwnika to nie. Ujawnia moc, nie. Wezwanie smoka. Przywołuje cię w godzinę próby. Nie. Wezwanie burzy też nie. Zew męstwa. O właśnie.
Proszę bardzo. No i tak się możemy bawić. Prawda? Chce się mi, że... powiedzieć, że to... kurde, w sumie to nie wyszło tak, jakbym chciał. Dobra. Nie ma to tamto. Trzeba ich porozwalać. Ile procent zostało? Wystarczy mi chyba tych strzał żelaznych, nie? 86%. Jak na zawołanie. Sami ucznicy teraz zostali. No to milusio. Kurde. Nie ruszać się. Dlaczego mi bijecie konia, kurde, gnoje? Czy oni stoją na... oni stoją na domu jakimś... spadłem na dół, fuck. 76%. 73%. Ciekawe, ile procent ma każdy taki jeden typek. Oj, to chyba kobieta. No ale przyszłaś, no to kurde, musisz zginąć. Dawaj, cienisty. Czemu nie trafiam? Ej, powinien zginąć chyba. On do... o, teraz polegał. Ktoś tam bije się dalej. Czy to jest Legatrikke? Stoj! Sami łucznicy. Jego nie chcą to wygrać. Jakby nie chcą to wygrać? Z samymi łucznikami? Idę po mu z legat. Ej. Spokojnie. Zaraz cię ocalę. Ale tu będzie rzeź. Na murze łuczników gdzie? To my chyba porozstawialiśmy na murze łuczników. O kurde, podpaliłem się. Kurde, chyba ich już nie widzę, wiesz? 33%. Na jakim murze? Tu już nikogo nie ma. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Ardwem. Streszczaj się. Udajemy się w podróż do kapliczki Kinaret w Białej Grani. Podobno zielonnik jest teraz piękniejszy niż kiedykolwiek. Powiadają, masz jakieś dla mnie zadanie? Owocu z tego drzewa wydłuża życie. Jak? Jak nieudane broń z wodzonego miastu? Jakim cudem on... Jak? Jakim cudem oni się dostali? Jakim cudem oni się dostali przez ten... przez... za moimi plecami? Gdzie kurde śmiecie? Ej, no nie mówcie mi, że... O-o. Mam przypał. Nie mówcie mi, że zginęła Legatrikke. Jeszcze na tyle, jakbyś chciał wiedzieć. A nie, Legat, kurde, dobra, działa. No, chyba ciebie. Pięknie! Dobra, kogo jeszcze? Powiem szczerze, że nie do końca tak w ogniu walki. Znam się jak w tych, w różnych wojnach. Niektórzy siebie odróżniali, wiecie, żeby swojego nie zaatakować. A na ten mur wleźli. O kurde, jakieś klatki spadły.
na ten mur wleźli. Okej, kumam. Nie, to jest nasz. Kurde, nie wiem, którego walić. O, stąd. To chyba nie macie szans. Tak, a little. No i co? Teraz nagle powiedzieli, nie, to ja spadam. Kurde, nie udało się utrzymać mostu, ale chyba nic się tak wielce nie stało. Nic się tak wielce nie stało. No, udało nam się wygrać. Jarl chce przemówić. O, super. Cieszcie się dzisiejszym zwycięstwem. Mordy w kubę, Weddy przemawiał. Bogowie wam salutują. Wasza odwaga i umiejętności już są opiewane w pieśniach. Korytarze Sovngardu bez wątpienia rozbrzmiewają pochwałami waszych czynów. Pokonawszy zdradzieckich gromowładnych, udało wam się pokazać daremność ich sprawy i wielkość waszych serc. Hip, hip, hura. Mieszkańcy Białej Grani są waszymi dłużnikami. Lecz Ulfric na tym nie poprzestanie. Będzie nękał każdego prawdziwego Norda, który pozostanie wierny cesarstwu. Będzie siał niezgodę i chaos, gdzie tylko może. Czyli chcesz go zaatakować, tak? Każdy z nas musi więc walczyć w tym powstaniu, ażeby nasi polegli bracia nie zginęli na marne. Nasz honor zostanie splamiony, jeśli pozwolimy tym krwiożerczym bestiom nękać naszą krainę. Działajcie dalej! Macie moją wdzięczność i błogosławieństwo! Za Białą Grań! Za cesarstwo! Nie! Ej, dobra, gdzie jest? O, siema. Do kogo mam się teraz zgłosić? Zamelduj do generała Tulliusa. Że Biała Grań została obroniona. Jest po stronie cesarstwa. Jakby nie patrzeć w sumie po naszych myślach, bo może nie po naszej, bo ja mam to, jak już wspominałem, gdzieś ten wątek ich kłótni i waśni. Równie dobrze można było go by w ogóle nie podejmować, bo on nie jest wymagany do tego, żeby jakkolwiek skończyć tą grę, jeżeli chodzi o główny wątek. Jest to wątek leży taki poboczny. Co wy tak tutaj stoicie cały czas, kurde, z tymi pochodniami? Za karę, czy jak? Generale Juliusie! Pokonawszy Ulfrika pod Białą Granią, umocniliśmy swój sojusz z Jarlem. Może gromowładni stracą niedługo ducha walki i porzucą rebelię raz na zawsze. Awansujecie do rangi kwestora. Przyjmij ten miecz, symbol nowego stanowiska i odpowiedzialności. Będę śledził twoje postępy. Cesarstwo nagradza perfekcję. Ja również. Nie będziesz się marnować w roli szeregowego żołdaka. Mam wobec ciebie inne plany. Ciul, że zrobiłem tyle rzeczy, że raczej żołdak tego nie robi. Przedostań się do naszego tajnego obozu w Bieli. Rikke ma dla ciebie istotne zadania i będzie cię potrzebować, kiedy odbijemy stolicę. Zrobisz wszystko, co Rikke ci każe. Oczekuję, że będziesz przy okazji działać na niekorzyść gromowładnych. Nie, będą z tobą. Czemu mu do niego mówi tak, panie? Kurde, jeszcze się uniżony sługa. Nie, ja tu kurde jestem panem wszystkiego, a nie wy. Mogłem już wszystkich sprzątnąć stąd jednym słowem. Albo trzema słowami. Zgadnijcie, jakie to by były słowa. To są pogłoski, że na nowo formują obrońców świtu. Tak, tak, tak. Do obrońców świtu to my dojdziemy jeszcze. Ale tymczasem z Gwiazdy Zarannej trzeba będzie dylać do obozu do obozu cesarskiego. Tam jeszcze nie byłem. To są dzikie, zimne ostępy. Możliwe, że po drodze nas ktoś, kurde, tam będzie chciał zaatakować. Czemu tu... Smok. Ze smokiem będziemy musieli się ten
bić, czy nie? Smok nadal gdzieś tam... Jezu, dwa smoki! No kurde, więcej was nie było. Nawet mi się nie chce z wami walczyć, a muszę przez nich przejechać, tak jakby. O, jest i olbrzym. To z gigantem sobie zawalczycie. Chciałbym nie zostać rozwalony przez smoka. Proszę. O, kuska! Gdyby kuska nie skakała, to by smoczka nie spotkała. Spokojnie, damy radę. Damy radę. Dojadę do obozu, to nam pomogą. Jak kurde fajne są te cienie smoków na tym. O! Jakaś taka ścina, myślałem, że mi się coś stanie. Z grą. Ona tak lubi czasami crashować, chociaż ostatnio dużo czasu nagrywałem i nic się nie działo. Teraz tak. Wy smoki kurde kiedyś ode mnie uciekałyście? Teraz ja ucieknę od was. I mam was gdzieś. O! Chyba mi się wydaje, że smok tutaj przyleciał do obozu cesarskich. A nawet i dwa może przylecą. To by były jaja. Jak wy myślicie, kurde? Przylecił ten smok? Przyleci, kurde. I tak mnie wykrył, no. Gdzie jest ten smok? No nie wierzę! Dwa na raz. Dobra, gdzie jest mój krzyk? Smoko grzmot. Dobra, na razie usiadł, to możemy go... Krwawy smok to jest. Krwawy smok, który zieje ogniem. Kurde, dostałem... Nie wierzę. Nie wierzę, koń podszedł pod... What the fuck? Koń podszedł mi pod strzałę i jest nagroda za moją głowę. 5 sztuk złota. Może to jest jakaś porażka. Ej, kurde, strzelam do nich smoko grzmotem, a ci nic. Bardzo mi proszę nie podchodzić pod strzały, będę wdzięczny. O, ładna walka. Ej, what the hell, dlaczego? Czy ja mam jakiś inny krzyk? Skazany na śmierć! Dlatego... To nie był kurde smokogrzmu. Wie co on krzyczy tylko jednym słowem? Nie, zaraz mnie będą chcieli zamknąć. No coś nie mogę... Nie mogę dodać obrażeń, dlaczego? Ej, zbugował się! A nie, zginął! What the hell? Na ziemię! Gleba! No i kurde, znowu będę chodził z tymi... Smoczy, kwarwasze, smocza kość, smocze łuski. Okej. Okay. Gdzie on przyleci? O, siema. No trochę was tutaj... Sorry, że wam przywiozłem te smoki, kurczę, do tego, do obozu. Ale, no wiecie, tak to bywa czasami. Serski żołnierz, mam nadzieję... Co jeszcze? Smo... What? Konia będzie bić? Ja wszystko rozumiem, ale żeby konia bić? Tak, ofen? No to cesarski żołnierz. Biorę. Dobra, zostawcie już tego konia! Jezus Maria, no co, nic tu nie zrobił, no. Ja tego go pacnąłem na chwilę, trochę. No przecież nie wierzę, no. Zabiją własnego konia, nie? Całkiem spoko.
co tu się dzieje. To ja nawet nie chcę, ale ja nie będę go bił. Nie będę go bił, bo jak go znowu uderzę, to będzie, że kurczę, działam przeciwko... O, działa. Ej, nie wiem wziąć. Chodź, skąd tutaj... No! Nareszcie koń padł. Ja mogę sobie z niego stalową wziąć. Dobra, mam nadzieję, że... Cześć. Bądź w pogotowiu. Nigdy nie wiadomo. Dobra, czyli oni w sumie nie chcą mi nic zrobić. Super. Koń mnie zaatakował. Jego... Sprawa. Ej, tam chyba była jakaś fajna książka, jeżeli dobrze pamiętam, ale to jeszcze kiedyś sprawdzę. Dobra, tymczasem ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my widzimy się następnym razem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie. Pa, pa.